Grypa jest bardzo niebezpieczną chorobą, szczególnie dla osób przewlekle chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Kontakt z wirusem grypy powoduje nasilenie objawów chorobowych. Związane z tym jest przewlekłe leczenie, które ulega jakby wzmocnieniu i pacjent musi dostać dodatkowe leki. Dochodzi do takich zaostrzeń, że pacjent czasem musi znaleźć się w szpitalu, a niejednokrotnie może się to skończyć dla pacjenta niebezpiecznie, nawet z utratą życia. Szansą dla pacjentów jest szczepienie przeciwko grypie w celu podniesienia odporności własnej organizmu i wytworzenie przeciwciał. Zapraszamy wszystkich przewlekle chorych pacjentów do 65 roku życia na bezpłatne szczepienie do miejskich, samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Wołominie numer 1 i numer 2. Akcja prowadzona będzie 1 października 2015 roku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy.